Szymon Kastelik, Łukasz Kołodziej, wracamy po tygodniowej przerwie, ale już jesteśmy, nie umarliśmy, się, nic się nam nie stało, na szczęście na razie, na razie nie, chociaż, chociaż było blisko, bo teraz trochę taki ogórkowy sezon, przechodzimy jakby z tego zimowego sezonu właśnie do letniego, ale tak czy siak dzieje się dużo oczywiście, o czym będziemy chcieli wam opowiedzieć właśnie w tym odcinku Studia Sportowiec. No a zaczynamy dzisiaj od tematu po raz kolejny mam wrażenie takiego, którego nigdy byśmy pewnie nie poruszali, gdyby nie było ku temu oczywiście powodów. Jest to temat poniekąd smutny, ale e, jednak z wesołym zakończeniem w pewnym sensie, prawda? A przynajmniej z ciągiem dalszym wesołym. No, chodzi oczywiście o Joannę Mazur, naszą niedowidzącą, niewidomą biegaczkę która zdobyła już na swoim koncie ma tak naprawdę mistrzostwo świata między innymi ze swoim partnerem w zbiegach właśnie w paralekoatletyce a głośno, głośno się stało przez to że zawodniczka występuje aktualnie w tańcu z gwiazdami no i jakoś sobie tam bardzo dobrze radzi wszyscy ją tam chwalą, no ale w ostatnim odcinku Polsat przyjął taką konwencję że wrócą jakby do przeszłości pokażą mu prawdziwe życie korzenie uczestników no i Zaczęła się mała afera, ponieważ Joanna Mazur pokazała trochę w jakich warunkach żyje. Ja żyje w takich, że mieszka w akademiku w Krakowie, gdzie ma wspólną łazienkę na kilka pokoi. No i później po, po jej tańcu, po tym materiale, m.in. Andrzej Grabowski wyraził swoją no, taką negatywną opinię o tym, że mistrzyni Świata nie powinna żyć w takich warunkach. No i gdzie są te instytucje państwa. Trochę po obejrzeniu pierwszy raz tego nagrania miałem mieszane uczucia, bo z jednej strony jest to program, w którym chodzi o coś innego niż o takie historie i o upublicznianie ich, ale po głębszym zastanowieniu uznałem, że tak, rzeczywiście dobrze, że taki program typu taniec z gwiazdami, na który bym pewnie nie spojrzał, wprowadza też element taki trochę ludzki bardziej, że, że jesteśmy w stanie. Spojrzeć na tą zawodniczkę i zobaczyć jej problemy w życiu codziennym, bo to rzeczywiście są problemy ogromne. Tym bardziej wyobraźmy sobie, że my mieszkamy w pokoju, który przykładowo ma tą łazienkę, która takim problemem się stała na korytarzu dla osób widzących i pełnosprawnych. Jest to jeszcze temat ciężki, ale do zaakceptowania, ale jej musi być dużo bardziej ciężko w tej sytuacji. No i nie bez powodu też ta afera się wywiązała. Z tym, że po raz kolejny, trochę jak przy okazji naszej utytułowanej zawodniczki w Szermierce, też o tym mówiliśmy parę tygodni temu. Tutaj znowu zaczęły się przepychanki. Gdzieś tam na Facebooku różne publikacje raz, że to zostało pokazane na polsacie ze strony zawodniczki, dwa, teraz odpowiada związek. No i znowu zrobił się taki nieprzyjemny dym przy, przy okazji sprawy, która powinna być jasna i klarowna. Może wyjaśnimy też trochę, bo. No, by afera się zaczęła, tak? W mediach zaczęły się różne nawet zbiórki. Już zobaczyłem, że chyba trzy zbiórki takie powstały na różnych platformach do zbierania pieniędzy, żeby właśnie zebrać kwotę, żeby mogła sobie kupić normalne mieszkanie, które też jest adekwatne do jej wady. Natomiast e, kilka dni po tym właśnie Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polskim Komitetem Paraolimpijskim wydało oświadczenie, w którym miasto pokazało, Jakie kwoty otrzymała lub jeszcze otrzyma w tym roku też zawodniczka, jakie zostały przeznaczone? Tutaj gdzieś Wam pokażemy tę grafikę, żeby już nie wchodzić w szczegóły. No, ale widać, że tam chyba ponad ze 100 tysięcy było, plus jeszcze jakieś szkolenia, które też są warte kilkadziesiąt tysięcy złotych. I to byłaby odpowiedź ministerstwa, co też trochę zostało skrytykowane, bo niektórzy uznali, że. No, trochę chamskie jest pokazywanie, no właśnie, kto ile zarabia. konkretnych kwot, tak. prawda? A na to wszystko zareagowała oczywiście Anna Mazur na swoim facebooku. No i tam napisała, że bardzo się cieszy, że taka dyskusja powstała na ten temat. No i zaprasza jakby właśnie Polski Komitet Paraolimpijski, Ministerstwo Sportu i Turystyki na rozmowy, bo według, tak przynajmniej ja wytrzymałem z tego tekstu, że aby. Całości tej kwoty, która, które zostały opisane te wszystkie liczby, jakby nie dostała nigdy. I teraz, teraz znów, znów kręcimy się w temacie, kto ma rację, tak. Ja już wielokrotnie przeprowadzałem różne wywiady z zawodnikami niepełnosprawnymi, no i każdy podkreślał, że faktycznie te wsparcie finansowe. Jest dosyć małym. Tutaj też magazyn sportowy jest jakiś czas temu uratował, właśnie kariery kilkudziesięciu takim zawodnikom, bo zrobiliśmy na tyle presję, właśnie na, pan, na panu Bańce, że dał swoje własne, aby stypendia tym, którzy byli na Mistrzostwach Świata i Europy w ostatnim czasie, ale nie zdobyli, aby takich dobrych wyników, no zdobyli dobre wyniki, zdobyli medale, ale było zbyt mało, aby konkurentów i tam różne już Przypisy ustawy, jakby zabraniali. No, ja sądzę, że tak. No, po pierwsze, Polsat jak Polsat chciał iść na emocjach, żeby sprzedać swój towar. Nawet i nie wiem, czy to robili z, z poczucia serca, czy, czy, czy czegoś tam nie, nie, nie zostało jakby przekłamane. Bo ja czytałem też. Oczywiście, ja tu nie chodzę w życie prywatne nikogo, no, ale pokazany został też jej dom rodziny niedaleko Krakowa, tak naprawdę. I tam były pytania, na przykład, dlaczego nie może mieszkać w domu rodzinnym. Na przykład. I takie inne, a, a wieku chyba 29 lat nadal mieszka w akademiku, tak naprawdę. No ale no, jest to z jednej strony smutne, że musimy poruszać takie tematy dla mnie, bo z, a z drugiej strony, no, ja wiem, że pomoc. Teraz opowiem, kto ma rację w tym konflikcie, ale ja wiem, że pomoc zawodników niepełnosprawnych jest zbyt mała w naszym kraju, to na pewno. Z jednej strony, też warto podkreślić, że głos zabrał też partner biegowy mm. Joanny Mazur, który absolutnie potwierdził, że te kwoty, które dla mnie osobiście, jeśli, jeśli miałbym wyrazić swoje zdanie, takie upublicznianie tych całych szczegółów, czy to stypendiów, czy to wysokości kwot, które zostają przeznaczane, dla mnie to jest trochę niesmak mimo wszystko. Można się jakoś. Można jakoś odpowiedź y, oczywiście na te zarzuty dać, no ale takie wywlekanie kwoty jest trochę nie na miejscu, mimo wszystko. E, partner biegowy zabrał również głos i potwierdził zdanie swojej, e, swojej koleżanki, e, zbieżni, tak więc e, tutaj wiadomo, że, że mają jedną wersję e, wydarzeń. Drugą rzeczą, którą chciałem powiedzieć, to też już o tym wspomniałeś, ale e, Problem mam z tym, że taki program znowu bazuje na emocjach, ale z drugiej strony e, fajnie, że za tym idzie coś dobrego. To jest ta rzecz, który, o której mówiłem, że ma przynajmniej choć troszeczkę e, ciąg dalszy, bardziej radosny niż ten cały temat, ponieważ ta zbiórka już przyniosła mm, dziesiątki tysięcy. Dokładnie nie wiem, jaka to jest kwota, ale ja czytałem, że gdzieś ponad 100 tysięcy już się uzbierało, no. tak, więc, e, tak więc jest to już jakiś po, pokaźny zastrzyk gotówki dla naszej Olimpijki. No i problem jest chyba kluczowy, taki, że sport paraolimpijski bądź co bądź jest sportem mimo wszystko niszowym. Mówi się o nim coraz więcej. Trochę chce się go wywindować w kwestii zainteresowania na, na poziom sportów lekkiej atletyki, chociażby sportów ludzi pełnosprawnych. Niemniej jednak jest to sport dużo mniej opłacany, na który przeznacza się mniejszą ilość pieniędzy, i to jak najbardziej trzeba zmieniać. Ja mam nadzieję, bo. Ja nie, czy jest konflikt w ogóle, czy kto ma rację? Ja mam nadzieję, że z całej tej historii po prostu. Wyciągnięte zostaną odpowiednie wnioski, i już w żadnym innym programie rozrywkowym nigdy nie będziemy musieli e, słuchać właśnie takich żalów, żalów być może też uzasadnionych właśnie odnośnie złej sytuacji. bądź co, bądź mistrzyni świata, która reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Miejmy taką po prostu nadzieję. I że będziemy mogli w studiu sportowiec zająć się tylko i wyłącznie radosnymi tak, tematami sukcesami. od początku do końca. Zatem teraz trochę taki temat luźniejszy, bo było ciężko teraz z Janną. To zrobimy temat luźniejszy, w temat, w którym ja siedzę, ty nie siedzisz, dlatego będzie, mam nadzieję, ciekawa dyskusja. A chodzi o wrestling, bo z nocy, w naszym czasie oczywiście, z nocy niedzieli na poniedziałek teraz, czyli wieczorem w Ameryce, odbyła się Wrestmania 35 w Nowym Jorku. Największe wydarzenie, jeżeli chodzi o wrestling na świecie wydarzenie, które przyciąga prawie tyle samo widzów, jak finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, jak rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich, czy też inne święto dla Amerykanów finał Super Bowl w futbolu amerykańskim. Tym razem odbyło to się wszystko na stadionie MedLife, w stadium właśnie w Nowym Jorku. No i Wrestlemania pobiła rekord frekwencji na tym stadionie. Ponad 85 tysięcy ludzi na żywo obserwowało to wydarzenie. W ogóle kojarzysz, co to jest w wrestling i coś w ogóle z tego, wiesz? <laughs> Powiem Ci tak, jeśli masz mnie już przepytywać, to e, wiem, co to jest. Będąc małym, e, młodym, pięknym, przystojnym chłopczykiem oglądałem gdzieś tam na Eurosporcie jakieś transmisje, czy w innych kanałach, teraz już nie wiem, który transmitował. E, I od początku... Jakby nie byłem w stanie uwierzyć, że to wszystko jest na serio, i myślałem początkowo, wiadomo, myślałem, że oni się tam biją naprawdę, uderzają się krzesłami i że to są jakieś jacyś tytani, którym nic nie jest po tych uderzeniach. Potem, jak już byłem troszeczkę starszym i mniej ładnym dzieckiem, to już wiedziałem, że to jest rzeczywiście taki troszeczkę teatr. Ale teraz mnie zaszokowałeś, bo nie miałem zupełnie pojęcia, że to jest aż tak bardzo popularny sport. Wiedziałem, że Amerykanie szaleją za tym zawsze ich szanowałem jako naród za ten ich polot i fantazję do tego typu sportów ale nie miałem pojęcia, że to jest tak popularnym sportem, bądź to bądź, bo bo dobry teatr, lubię dobre kino, dobry serial, też lubię obejrzeć no i jak się okazuje nie jestem w tym sam, bo Amerykanie lubią obejrzeć dobry teatr w wykonaniu sportowców no właśnie powiedziałeś sport ale czy to, i to jest właśnie ta o, no odwieczna właśnie. dyskusja, czy to jest sport na magazynie sportowe gdzieś tu, może też rzucę screen odnośnie tego, bo kiedyś właśnie przeprowadziłem wywiad z Pawem Borkowskim, czyli naszym czołem, komentatorem. Teraz na Sport Channel też na Eurosporcie, właśnie komentował WWE razem z Andrzejem Suproniem, czyli naszym medalistą w zapasach olimpijskim. Tego pana znam. Tak, profesor, profesor zapasów tak zwany. Też tutaj w Radiu Gida e, kiedyś puszczałem też nagrane, no, rok temu właśnie, nagrane właśnie do, odnośnie w Resmanie 34 wywiad z Pawłem Borkowskim. E, no i właśnie on zawsze powtarzał i powtarza do dzisiaj, że to jest rozrywka sportowa. Tego nie można nazwać sportem, bo w sporcie jednak walczy się jakby na prawdziwy sposób, rywalizacja jest jakby na prawdziwy sposób, czyli no nie wiadomo kto wygra, tak, natomiast w wrestlingu, jakby ktoś nie wiedział, mamy gotowe scenariusze, chociaż z drugiej strony też Paweł Borkowski i inni znawcy podkreślają że jednak jest jakaś rywalizacja, bo żebym dostać ostatecznie szansę od władz obojętnych federacji na to, żeby powalczyć o ten pas, czy, czy pokazać się właśnie na tej największej gali żeby w głównej walce wieczoru na przykład no to trzeba mieć jakąś tę już właśnie technikę, trzeba być rozpoznawalnym, trzeba umieć się posługiwać mikrofonem, mówić do ludzi przemawiać, przekonywać ich do siebie ale to co, miałeś, to, co powiedziałeś, to jest racja, bo oglądamy filmy akcji, oglądamy inne rzeczy, czytamy książki i to jest to samo to jest to samo, tylko na żywo po prostu. Każda postać w wrestlingu jest kreowana na jakiegoś bohatera, który ma jakieś pewne cechy. Tak, nawet każdy ma podobne ciosy, podobne ruchy. I, i, I to są po prostu aby bohaterowie wyciągnięci z komiksów. Jakby teraz Avengersi za niedługo wychodzą na nosi, no to jest to samo. <grym> czyli to taki są... Iron Man, jakby coś takiego. Mamy, mamy to samo. Czyli to są sceny akcji wyciągnięte z tak. filmu, wyreżyserowane od A do tak. Z i przedstawione na żywo. Tylko na żywo i ludzie w tym mogą uczestniczyć, nie? Aha, to, czyli. Yy... Czy ci sportowcy są bardziej właśnie sportowcami, czy bardziej aktorami? To i to, bo zobaczmy teraz pewną rzecz, że tak. Aktualnie wczoraj, no właśnie podczas wrestlemanii, okay. pierwszy raz walka wieczoru w Wresmanii była walką kobiecą, w której udział wzięła Ronda Rousey, czyli była zawodniczka MMA, uznawana za najlepszą zawodniczkę MMA w historii. Zakończył swoją karierę też na tej samej wrestlemanii, Kurt Angle, który występował kilkanaście lat na scenie wrestlingowej, jest to mistrz olimpijski z Atlanty w zapasach. Brock Lesnar, który przeskakiwał, był zawodnikiem MMA, później znów wrestling, znów zawodnikiem MMA, znów wrestling, teraz znów ma wrócić do UFC, też mamy sportowca i tak dalej, tak dalej, też część z niektórych wrestlerów próbował swoich sił, później właśnie m.in. w MMA czy w innych sztukach walki a znów tak. mamy też H Halka Hogana no znanego, który był ci, aktorem nawet ci, którzy się nie znają, to przynajmniej Halka Hogana tak. kojarzą, że walczył The Rock, przecież najlepiej opłacany w ostatnim czasie aktor Hollywood The Rock przecież, Dwayne Johnson, to też był w wrestler on też pochodzi z wrestlingu, jego ojciec był też w wrestlerem e, więc e, no mamy pomieszanie tych światów i faktycznie idzie to w takim kierunku, bo niektórzy po prostu idą w sport prawdziwy, powiedzmy, a niektórzy idą na przykład w aktorstwo, bo co by nie powiedzieć, to według mnie tym bardziej jest to trudniejsze, bo trzeba być sportowcem, bo oni muszą ćwiczyć, muszą znać ruchy zapaśnicze, muszą znać jakieś sztuki walki, muszą to też robić na tyle bezpiecznie, żeby nie zrobić sobie krzywdy, a z drugiej strony muszą naprawdę świetnie czuć się na scenie, czuć się w ringu, czuć się przed mikrofonem, w sobie poglądasz, to oni się w ogóle no tak. nie jąkają, nic. Jest nie to nie mówią, od początku pokazuję. do końca jedno wielkie show tak. e, i to też wymaga pewnych umiejętności. To akurat się zgadzam, bo kilkukrotnie miałem to, tak jak wspominałem, okazję oglądać i też e, gdzieś z tyłu mojej głowy jest jedna informacja, którą Cię zaskoczę. Wiem, że znany e, pewnie części kibiców sportowych Team Wiese czyli były bramkarz reprezentacji tak. Niemiec i Werderu Brema, między innymi, też próbował tak. swoich sił we wrestlingu. E, tak więc nie jest mi to tak do końca obce. W Ameryce już wiemy, że jest to mega popularny sport. Co mnie zaskoczyło, ale dobrze to jestem w stanie zrozumieć, a jak jest w Polsce? W Polsce jest następująco, że to też jest bardzo popularna rozrywka już od wielu lat. Aktualnie, właśnie Extreme Sports Channel jako jedyny może pokazywać galę największej federacji, czyli WWE, co robi chyba dwa lub trzy dni po premierowych tych galach, wszystkich, więc to bardzo szybko z polskim komentarzem i Według właśnie obliczeń tych, co mają ten kanał i Paweł Borkowski przedstawiał, to średnio 100 tysięcy ludzi ogląda premierowe odcinki, więc to jest naprawdę sporo jak na telewizję. Do tego większość osób też je ogląda nielegalnie w internecie, bo na YouTube czy gdzieś tam indziej szybko można jakieś powtórki zobaczyć. I to naprawdę Polska, Polska ma olbrzymią grupę fanów, która tworzy się. Pierwsza strona o wrestlingu w Polsce powstała w 1997 roku. Więc to jest naprawdę dużo ludzi, i były też próby, żeby stworzyć jakieś organizacje. No, niestety, jeszcze jakby firmy no nie, nie były w jakiś sposób przychylne, żeby sponsorować to wszystko. Aktualnie chyba jest tylko Maniac Zone Wrestling, która jest amatorską federacją, i tylko tak pokazało raz na miesiąc, raz na dwa miesiące przy jakichś festynach i tak dalej, robią gale. No, ale widownia w Polsce jest. WWE dwie gale, takie, to się nazywa Life Housey czyli po prostu poza anteną, tylko takie dla widzów, dwa lub trzy razy w Polsce byli, więc też doceniałem ten rynek. Ja zalecam naprawdę, jest to fajna rozrywka, która, która myślę, że fajnie, fajnie relaksuje i też też można się w to w jakiś sposób złapać. A wiesz co wpływa na popularność w naszym kraju bardzo mocno? To, jeśli pojawi się jakiś polski zawodnik na europejskim, czy też światowym poziomie. A byli! Tak, więc, A było w historii by daby, dabyły, by było dwóch Polaków że jednak, to, było tacy, no to były lata 70-80 i w Polsce nie było szans, żeby to pokazywać, ale byli epoce. Polacy, byli Polacy, teraz jest e, też Polak e, pochodzenia afrykańskiego, który próbuje się dostać do głównego rosteru WW no i zobaczymy, czy to się uda, a ja wam jeszcze raz polecam, tak na szybko, na zakończenie, żebyście sobie obejrzeli po prostu. To tak w ostatnim zdaniu, może tak jak Mateusz Borek, e, znany e, komentator, zajął się Galami boxu, tak. to możemy zajmować się. też to możemy to może teraz zajmiemy się wrestlingiem i promowaniem w naszym tak kraju. Czemu by nie? Czemu nie? Mamy teraz finały już polskiej hockey ligi. Były też mecze o trzecie miejsce, ale ostatecznie GieKSa Katowice pokonała pod Halę Nowe Tarki i zajęła trzecie miejsce, właśnie. Drużyna, która wygrała przecież w fazie zasadniczą, a teraz właśnie mamy walkę gladiatorów na lodzie pomiędzy GKS-em Tychy a Komarchem Krakowią. No i stan rywalizacji 2-1 dla Krakowi po trzech meczach. E, oczywiście na dzień, w którym nagrywamy ten filmik, tak. bo prawdopodobnie w momencie, w którym będzie opublikowany, e, no, to powinniśmy jutro... być przed czwartym meczem. No właśnie, jeżeli bo wszystko jutro dobrze o godzinie, pójdzie. czyli we wtorek o, o godzinie 18.00. O... O... 18 tak. Bodajże rozpoczyna się starcie w Krakowie, starcie numer 4. Bo stan rywalizacji jest 2 do 1 dla Krakowi. Ostatnie spotkanie w tychach, czyli to niedzielne, niedzielne teraz tak. muszę się dobrze 5, muszę się dobrze wyrażać teraz. 3 do 5 dla Krakowian, naprawdę fajne starcie. No a Katowice w tym roku jest drużyną trzecich miejsc, bo i w pucharze kontynentalnym o ile dobrze to, to nazywam, zajęli trzecie miejsce, no i teraz w Lidze okazuje się, że z brązowymi medalami. Chociaż, kończą. chociaż mieli zapędy na to mieli złoto. Mieli zapędy tam na złoto. Testowano sporów, okej. Okay. No czy, ale... Czytałem komentarze też kibiców, którzy mieli naprawdę tak apetyt na to złoto, mm. a w tym roku znowu e, się nie udało, tak więc muszą jeszcze czekać. Ale no trzecie miejsce nie najgorszym miejscem. A zobaczymy, jak tym filmem. no Nie będziemy tutaj jeszcze dużo mówić, bo. Hokej jest taką dynamiczną. Sami widzieliśmy po rywalizacji Tychów z Podhalem w półfinale, co się działo. Najdłuższy mecz w historii, ponad 125 tak minut. Jest. A teraz Krakowa w ogóle już zrobiła historyczny wyczyn, bo była piąta w fazie zasadniczej. A może być mistrzem. I Dobre? po raz pierwszy, drużyna, odkąd tak rozgrywamy naszą polską Hokej Ligę, po raz pierwszy właśnie, duży z takiego niskiego miejsca awansowała później w playoffach do finału, więc już tak dużo zrobiła Krakowia, faktycznie oba, obie drużyny na najwyższym poziomie, ja się trochę martwię o Tychy bo Tychy jednak tych spotkań w tym sezonie rozegrały więcej, bo też jeszcze była Hokejowa Liga Mistrzów, Puchar Polski finały Pucharu Polski, Krakowia tego w ogóle nie grała i gdzieś tam chyba już te zmęczenie zawodników chwyta no, i mieli te dwa takie ogromnie ciężkie dogrywki, starcia tak, w playoffach. Tak. To były takie bardzo mocne maratony dla niektórych, się pewnie odbiją. A też pierwszy mecz z Krakowią teraz w finale, też po czwartej dogrywce. I powiedzmy, że gramy do czterech zwycięstw. Tak. Bo jeśli jest już 2-1 i Krakowie nie wygrają u siebie, to już tychy będą z nożem na gardle. No, ale tutaj nie mamy co gdybać, Warto tylko podkreślić, że do czterech zwycięstw ten finał się też rozgrywa. No więc to, stawiamy Buchmakerów, to wygraje. My nie powiemy, bo naprawdę. Obie ekipy są na wyrównanym poziomie, można powiedzieć tak, tych większe doświadczenie, Krakowia więcej sił być może zachowanych, no ale hokej jest naprawdę w Polsce dynamiczny, mamy nadzieję, że to będzie najlepsza reklama hokeja, bo hokej w Polsce naprawdę ma się trochę źle w ostatnim czasie. Dużo... Przydałoby się tam trochę tak. i sponsorów i pieniędzy no i, i trochę ludzi. dokładnie takiego rozsądku w planowaniu tak, tak. tej. Tej ligi, ale fajnie się na to patrzy w tak. ostatnich czasach. Dobrze, więc, więc wierzmy w to, i oby telewizja, która pokazuje te mecze, w pewnym, nie robiła tego, co robić czy, często, czyli jak jest czwarta czy piąta dogrywka, przełącza na tenis. Co jest dla mnie też niewyobrażalne, to już jest moja opinia. Wolę nic więcej nie mówić, bo jeszcze ktoś nas tutaj pozwie, zaobrażanie czy coś. Więc e, zobaczymy, jak, zobaczymy, jak to się rozwinie. Masz jakiegoś faworyta, bo ja jednak sympatia do Tychów. Wiesz, jakoś tak, sercem jestem bliżej z naszymi, prawda? Czyli z, z, naszym, Śląska, tak? z naszym regionem, czyli z GKS-em Tychy oczywiście i chciałbym, żeby to wygrali, bo z Krakowią szło im różnie w przeszłości. Mm. Dlatego fajnie by było, gdyby, a, gdyby wygrali po prostu ten finał, byłoby co świętować. No, ale nie tylko samym hokejem żyjemy, no bo y, też y, sporty, gdzie kółka grają dużą, y, dużą rolę. E, dwa koła, czyli mm, kolarstwo, mamy sezon kolarski, który się e, nam dość mocno rozpoczął. Klasyki jednodniowe, za nami e, klasyk ten flandryjski, o ile się nie mylę. E, przed nami Paryż Roubaix, czyli ten, ten wyścig jednodniowy, który w najbliższą niedzielę, 14 kwietnia. Te 29 mocnych brukowych odcinków, prawie 55 km po samych brukach, 290 km, bodajże, o ile dobrze pamiętam trasy. Mm. Dziać się będzie naprawdę dużo, a ten wyścig się szczególnie dobrze ogląda przez te właśnie zmiany terenów i nawierzchni. Bardzo dużo się dzieje, warto na to zwrócić uwagę. No i te cztery kółka, na które patrzymy w tym najlepszym wydaniu, czyli Formuła 1. Chociaż Kubica nie ma najlepszych czterech kółek, no ale to już też niego wina. Stara się, jak może, chłopak. Widać to po tych dwóch ostatnich wyścigach, no ale ma drużynę, jaką ma. Tylko ta zdecydowała się ostatecznie go przyjąć po powrocie, czyli Williams, który, który no nie cieszy się renomą, jeżeli chodzi o wyposażenie. No ale co zrobić? No, Robert musi najpierw pokazać się, że potrafi jeździć po wypadku, po tej przerwie i tak dalej. I być może jak. Pomęczy się w tym sezonie, wiliam się, to już w następnym sezonie zostanie kontrakt w lepszym, w lepszym zespole. Wierzmy, wierzmy to i kibicujmy też. Tak, Robertowi. Ale patrzmy nie tylko z perspektywy tych, tego, tych, co na końcu, czyli Roberta, ale patrzmy też na samą górę, bo tam się bardzo hmm. fajne, ciekawe i też historyczne rzeczy mogą zadziać. Myślę o tym Leclercu, Charlesie Leclercu tak, z Ferrari, który. Może być jeszcze mocniejszym niż Sebastian Vettel czy też Lewis Hamilton, wróży się o dużą karierę, ale też jest z kilku innych fajnych zawodników młodych, warto na, na to popatrzeć co się tam dzieje, mimo że dla mnie osobiście Formuła trochę straciła parę lat temu na, na widowiskowości poprzez wycofanie tankowania i różnych tak, innych tak. elementów, no ale to już pominmy, bo to, bo to są rzeczy, no, które trzeba znaleźć które więcej czasu, żeby to opowiadać. Co, Zachęcamy a tylko a do a co, co ciekawe, kiedyś Wetel był jeszcze testowym kierowcą Roberta Kubicy. O, tuż to. E, więc zauberzę Zauber, to cały dawno. Zjeje, mało kto tego pamięta. No ale tak było, więc Wetel uczył się od Kubicy tak naprawdę jak jeździć oby, to też Kubica wrócił. Zobaczymy, no. Niech będzie jak najszybciej, szybki i wściekły, jak najbardziej Robert Kubica, kibucujemy z całych z sił i serc. No a za dzisiaj będziemy już tak, dziękować, bo... szybko kończymy, jak Robert tak. Kubica. Oby I biegniemy. Tak, I biegniemy. Dzięki wielkie, że byliście z nami e, dzisiaj. Była przerwa, ale jesteśmy i za tydzień też z wami będziemy. E, obiecujemy. Obiecujemy, przysięgamy na wszystko. No bo będzie też o czym właśnie opowiadać. Będzie hokej, przede wszystkim Kubica, Robert i inne na pewno ciekawe wydarzenia. Więc subskrybujcie, lajkujcie, róbcie wszystko, co można na tym YouTubie i na Facebookach. Radio Egida, magazyn Sportowiec, jak najbardziej lajkować i obserwować. Dziękujemy za dzisiaj. Szymon Kastelik, Łukasz Kołodziej. Do zobaczenia, do usłyszenia.